17 września 1939. Pamiętamy. Sprawozdanie sytuacyjne z powiatu brzozowskiego. Zapisano między innymi: w gminie Dynów Sowieci zastrzelili dwie osoby. Antoni bronił gwałconej 14-letniej córki. Julian bronił dwóch kobiet. Grabownica. Zbliża się północ. Do 72-letniej Pauliny Więch przychodzą pijani sowieccy żołnierze. Domagają się jedzenia i wódki. Kobieta ginie od strzału z rewolweru. Oprawcy rabują mieszkanie. Raport z Mielca. Wojska rosyjskie ani na chwilę nie opuszczają terenu. W każdej dzielnicy miasta zakwaterowanych jest kilka oddziałów. Większość z tych ludzi błąka się po okolicznych wioskach, dokonując grabieży i gwałtów na nieletnich kobietach. 17 września 1939. Pamiętamy.